Jak się okazało, szalejący dzisiaj z dużą siłą i prędkością wiatr przysporzył kłopotów nie tylko wystawcom rozkładającym się na Placu Dominikańskim. Również raciborscy strażacy musieli zmierzyć się z tym niepozornym żywiołem. Wichura, która przechodziła dzisiaj przez powiat raciborski, dała się we znaki już o godzinie 9, kiedy na komendzie Straży Pożarnej odnotowano pierwsze zgłoszenie. 3 godziny później ich lista powiększyła się już o kolejne 40. Wśród tych zdarzeń, 7 zdarzeń było, w których uszkodzone były linie energetyczne. W 2 zdarzeniach zostały uszkodzone samochody w miejscowości Babice oraz Racibórz. W miejscowości Krzyżanowice złamany konar, który spadł, zranił przejeżdżającego rowerzystę, który został zabrany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Również w 2 akcjach, w 2 zdarzeniach zostały zerwane dachy w miejscowości Kornowac oraz Gamów. Skutkiem tak gwałtownego wiatru były głównie powalone drzewa i złamane ich konary, ale do nieszczęścia mogą czasem doprowadzić również dosyć niewinnie wyglądające sytuacje. Jak w takim razie zachować ostrożność? Przede wszystkim zabezpieczyć te elementy, które są na naszych podwórkach, w naszych obejściach, które silny podmuch wiatru może porwać. Typu plastikowe krzesełka, stoliki, worki, wiaderka. No, musimy spojrzeć wokół siebie i zobaczyć, co silny podmuch wiatru jest w stanie porwać. Samo uszkodzenie stolika czy krzesełka plastikowego nie stanowi jeszcze tak dużego problemu. Natomiast jeżeli to zostanie przez wiatr porwane, jeżeli kogoś uderzy, może zranić. To pod takim kątem popatrzmy. Również w pobliżu dróg. Nawet kwestia reklamówki, która zostanie porwana, może wystraszyć, gdy nagle wyleci taka większa reklamówka na jezdnię, może wystraszyć przejeżdżającego kierowcę. Gwałtowny manewr może doprowadzić do nieszczęścia. Starajmy się pracować wyobraźnią. Przypominamy, że w razie dostrzeżenia niebezpieczeństwa należy jak najszybciej powiadomić Straż Pożarną. Jednak należy dokładnie przeanalizować potencjalne zagrożenie. Czasami dochodzi do sytuacji, gdzie ktoś zgłasza, że gdzieś na poboczu leży konar, a na miejscu okazuje się, że to jest mała gałąź, którą da się ręką po prostu przesunąć, usunąć z chodnika czy z jezdni, a strażacy są do tego wzywani. W dniu dzisiejszym na przykład w ciągu 20 minut stanowisko kierowania odebrało około 30 zgłoszeń i niemożliwym jest obsłużenie wszystkich tych miejsc jednocześnie, dlatego strażacy zmuszeni są do ich selekcjonowania.